20 stycznia 1942 roku w willi Wanze 56 na 58, położonej na przedmieściach Berlina, Reinhard Heydrich, niemiecki oficer wywiadu, nazista i szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, zwołał nadzwyczajną konferencję, na której zjawili się wysokiej rangi niemieccy urzędnicy państwowi. Między innymi Meyer, Leibrand, Stuckart, Neumann, Freisler, Bühler, Luther, Klopfer, Kritzinger, Hoffmann, Müller, Eichmann, Schönegard i Lange. Tematem narady było omówienie ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Plan ten miał objąć 11 milionów Żydów europejskich, nie tylko z III Rzeszy i okupowanych terytoriów. Przyjmuje się, że decyzja o całościowym wymordowaniu Żydów zapadła już jesienią 1941 roku, gdy rozpoczęto masowe deportacje ludności żydowskiej, w tym Romów i Cyganów, z krajów zajmowanych przez III Rzeszę. Docelowo ludność ta miała trafić do okupowanej przez Niemców Polski, gdzie naziści stworzyli na ziemi polskiej system obozów koncentracyjnych. Na konferencji w Wanze w styczniu 1942 roku Heydrich praktycznie poinformował wysokich urzędników państwowych o podjętych już decyzjach i środkach. Już niespełna dwa miesiące po zakończeniu konferencji 17 marca 1942 roku naziści rozpoczęli likwidację getta w Lublinie, wysyłając więzioną tam ludność żydowską do obozu zagłady. Tym samym rozpoczęła się akcja eksterminacji Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, nazwana przez ludobójców kryptonimem Reinhard. W ramach przeprowadzonej akcji zamordowano ponad 2 miliony Żydów. Łącznie przez cały okres okupacji hitlerowskiej w Polsce wymordowano około 6 milionów ludzi, w tym Żydów, Romów, Cyganów i Polaków. Można było przeżyć, ale nie można się było uratować. I to mógł być prosty Żyd, który może nawet był niepiśmienny i nie znał polskiego. I to mógł być wielki intelektualista, to mógł być lekarz, to mógł być osoba z wielkimi zasługami i wykształceniem, ale wszyscy podlegali tej samej regule. Kramer, ten co na zachodzie, jak on napisał, że żaden gatunek zwierząt w przyrodzie nie niszczy swego gatunku, tak jak człowiek. Straszne to. I think the Germans rounded up all the Jews and then they were taken by wagons to Rava, if I'm not mistaken, and then along with the Rava Jews taken to Tomaszów Mazowiecki, and from there it was a transport to Treblinka to be exterminated in the camp. It wasn't only the Biala Jews in the ghetto, it was many Jews from the entire area, so 4,000, 5,000. I w 1942 roku, 27 października, zostali powiadomieni wieczorem, żeby się przygotowali na wyjazd z Białorawskiej. Podwody z tych naszych wiosek
1936. Podwody rano podstawione były na rynku i kolejno wszyscy Żydzi wsiadali na te wozy. Policja żydowska w getcie wiedziała, że będzie wysiedlenie. Kazali zabrać plecaki, prawda, jakąś tylko pewne rzeczy, resztę zostawiali. Niestety jak Niemcy perfidnie to zrobili, zrobili to bardzo wcześnie rano, ale ludzie wiedzieli, bo nagle podwody, chłopi musieli. I stało się to w ten sposób, że po prostu ja śledziłam tą całą drogę. Ja wtedy stałem tutaj na ulicy Narodowicza i przyglądałem się, bo przecież niektórzy byli znani, ci Żydzi, niektórzy nie znali. Ale cały czas stałem i tych podwód nie wiadomo, też ile było. W każdym razie, jak pierwsza podwoda była już pod Babskim na Franopolu, to ostatnia wychodziła z Białej. Tak można sobie wyobrazić, ile było tych ludzi, tych Żydów. I tak na wozy wsiadali dzieci, kobiety i starsi, a młodzi od 18, 20 do 50 maszerowali na pieszo. Pamiętam, że ich wywozili furmanki, tam niektórych z tego brali na furmanki, ale to bardziej tam chorych. Ta droga była na Babsk. Tu na lesie to w ogóle drogi wcale nie było. To ścieżka była. Tych zdrowszych to naprzód w czwórkach tego i maszerowali na Babsk, a tego furmanek kilka wzięli na tych kobiety, czy tam dzieci, albo starszych na furmankę. I do tutaj, wiem, że do zakrętu, jak na zakrzew się skręca, to na tym się skończy i poszli w górkę i koniec. I co, przecież nikt nie tam nie szedł za Żydami. Ale ledwo uszli za miasto, oni zrobili stępa, czyli bieg, mały bieg. A ci ludzie byli po 2-3 ubrania na sobie. Wszystko, co było jeszcze jego zdaniem jakąkolwiek wartość, brał na plecy, bo wiedział, że on więcej nie wraca do getta. Że getto w tej chwili, jak oni pójdą, przestaje istnieć. Ja przypuszczam, że im chodziło o to, żeby tych ludzi zmęczyć, żeby oni się maksymalnie rozebrali. Żeby tam było dużo. Wszystkim zabitym, bo kto tylko nie nadążał i odstawał, na wszelki wypadek robili puk. Wiem tylko, że od Babska jeszcze dwukrotnie ponawiano bieg. Ci ludzie się maksymalnie porozbierali, a z tyłu jechały puste furmanki. Czyli organizacja działała, która zbierała ciuchy, walizki i od razu do innych pojazdów zabitych. Tych, którzy dostali puk, bo nie nadążali. Szli do Rawy, to znaczy dzieci, jacyś tam starsi jechali na tych podwodach, a ci, co mogli, to szli piechotą. Między innymi mój dziadek, Mortka Koper, Dawid Koper, coś nie podążał i ja wiem, że został zastrzelony właśnie w czasie tej pierwszej fazy. Prowadzili przez Babsk, Rawę do Tomaszowa. W Tomaszowie naprzeciwko dworca był stadion taki szkolny, więc wszyscy kazali z tych wozów, wszyscy pozostali na tym stadionie, a Polakom, ci tym, którzy pojechali tymi wozami, kazali wracać do domu. Przez noc tam przenocowali, rano, no i ta policja oczywiście pilnowała. Rano kazali tym Żydkom nic z sobą nie brać,
wszystko zostawić na tym stadionie. Mówię, to nic wam nie zginie, ponieważ wasi tutaj są do pilnowania i będą pilnować, a wszystkich Żydków wprowadzili do wagonów i wywieźli. A rano samochody niemieckie podeszły na ten stadion. W Tomaszowie jeszcze było więcej tych policjantów, właśnie żydowskich, z wcześniejszych chyba tam przyjazdów. I to wszystko załadowali na te samochody i zawieźli do takich magazynów. A tak się złożyło, że mój syn chodził w Tomaszowie do szkoły, gdzie taki młody nauczyciel uczył go. I kiedyś na wywiadówce zaprosił nas do swojego domu. I ta mama właśnie opowiadała, że polskie te panie z Tomaszowa nakazani byli przez Niemców i sortowali te wszystkie paczki. Strasznie pilnowali, żeby chodziło tam przede wszystkim o złoto. Żeby. Tak się skończyły z naszymi właśnie Żydami z Białej. Czyli Żydzi z Białej zostali przywiezieni do getta w Treblince, znaczy do obozu w Treblince, razem z Żydami z Tomaszowa. Ale ja wiem od świadków, bo ja wiem, że są różne daty, ale to jest jedna data, to jest wysiedlenie, a druga data to jest przyjazd do Treblinki. Czy zasadniczo przyjechali do Treblinki, to było zawsze kilka tysięcy ludzi i na przykład ta podróż to jest 200 kilometrów, ale to mogło trwać 4 dni, 3 dni, 2 dni, to wszystko zależało. W momencie przyjazdu do Treblinki, powiedzmy przyjeżdżali rano i na przykład po południu nie było śladu już po nocy. To znaczy to było wyjście na rampę i przejście do magazynów, rozbieranie się i natychmiast gazowanie. A potem była tak zwana Schlauchbrigade, to znaczy brygada, która miała takie szlauchy i oni po prostu wszystko jakby czyścili, czyli następne pociągi przyjeżdżały, żeby nie było widać krwi ani nic i po prostu ludzie do ostatniej chwili nie wiedzieli, co z nimi będzie. Czyli właściwy proces od momentu przyjazdu na rampę w Treblince do momentu śmierci to było kilka godzin. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i pracy w Treblince istniał w latach 1941-1944. Obóz Treblinka II wybudowany został w połowie 1942 roku obok istniejącego w pobliżu karnego obozu pracy, w którym w pierwszej fazie funkcjonowania obozu od połowy 1941 roku do połowy 1942 roku przebywali głównie Polacy i nieliczna grupa żydowskich rzemieślników z okolicznych miejscowości. Obóz Treblinka II obok Bełżca i Sobiboru był trzecim ośrodkiem zagłady utworzonym w ramach operacji Reinhardt. Obóz znajdował się niedaleko wsi Treblinka, około 80 km na północny wschód od Warszawy, przy głównej linii kolejowej Warszawa-Białystok. Zajmował 16 hektarów ziemi i otoczony był wysokim ogrodzeniem z drutu kolczastego, a także obejmował w różnych częściach obozu wieże strażnicze. Załoga składała się z około 30 Niemców i Austriaków, którzy zawiadywali obozem, oraz składała się z kompanii strażników w liczbie około 200 osób, głównie pochodzenia ukraińskiego. Pierwszy transport deportowanych tu ludzi przybył 22 lipca 1942 roku. Przywiózł Żydów z getta warszawskiego. Od tego dnia przywożono tu Żydów z okupowanej Polski, Czechosłowacji, Francji, Grecji, Jugosławii, ZSRR, a także z Niemiec i Austrii. Pociągi składały się z 50 do 60 wagonów bydlęcych, w których stłoczono po 100-120 osób w każdym.
Od sierpnia do połowy grudnia 1942 roku do obozu dostarczano przeciętnie po 3 transporty dziennie. Trafiali tu również Romowie i Cyganie, m.in. z Polski i Niemiec. Ludność uśmiercano za pomocą gazów spalinowych w specjalnie do tego celu wybudowanych komorach gazowych. Oblicza się, że zginęło tu ponad 800 tysięcy ludzi. By zatrzeć ślady zbrodni, zwłoki palono na specjalnie skonstruowanych rusztach. Za datę wysiedlenia bialskich, rawskich i tomaszowskich Żydów można przyjąć dzień między 25 a 30 października 1942 roku. Dzień ostateczny tych ludzi odbył się między 30 października a 2 listopada, gdy w tak krótkim czasie zagazowano około 25 tysięcy mieszkańców Białej, Rawy i Tomaszowa. W tej olbrzymiej liczbie jest też nieliczna liczba uciekinierów, którym podczas deportacji udało się zbiec. Niektórzy zostali obdarowani łaską szczęścia i uciekli z gett jeszcze przed wysiedleniem lub dostali azyl od polskich rodzin. Ale najwięcej uciekło ich, jak podchodzili do Tomaszowa. Bo przecież w październiku dzień krótki, to jak dochodziły do Tomaszowa po prawo i po lewo, tam były te lasy, no to więc przede wszystkim młodzi, no to tam dużo pouciekało przecież. Dlatego i za parę dni się pokazywali tutaj. No to trzeba było przecież, przede wszystkim głodne były, no to tam najpierw trzeba było dać jeść, później na drogę bochenek chleba, litr mleka. I ojciec, oni się pytali, czy są Niemcy, czy można tu zostać, ale przecież to odpowiadał, że jest niemożliwe, żeby tu zostać, bo za dużo jest Niemców. I żeby się nie kierowali na Warszawę, bo tam od razu złapią. Dlatego tylko na zachód i na stronę Łodzi. The Jewish people that survived from Białorawska were mainly young people. I think some of them were in the youth groups, different youth groups. They were very determined people, very smart and ingenious. They relied on their abilities and they relied on the kindness of the Polish farmers from the area that basically hid them and gave them shelter at their own risk. If any one of them would have been discovered during hiding, it would have meant the end for everyone who assisted them. I think some of these people survived by hiding, some of these people survived by falsifying identity papers, but they were in constant danger, whatever the means of surviving. Ale mama była właśnie, mama się nie bała. I właśnie chyba nie siedziała na miejscu i nie była, po prostu działała ciągle. I właśnie w ten sposób poznała swoich wybawców. Moja mama właśnie, jak pan Adam Chorążkiewicz, jak gdyby pani potrzebowała jakiś lokum, czy schronić się, to proszę do nas, no to w ogóle to jest, ja nie wiem, to jest bezcenna informacja, bo to jest ludzie błagali, pukali, szukali, a on sam z tym wyszedł. I moja mama wiedziała, kiedy. Moja mama wiedziała wszystko. Właśnie była odważna, uczuwała, była bardzo towarzyska. Ale to się wszystko skończyło po wyzwoleniu. Ona całą swoją energię jakby wyrzuciła w tym okresie. A po wojnie to, tak jak Zygmunt, to już było nic.
I chodziło o to, że moja mama wiedziała, że to będzie rano i wstała rano i wzięła, zapakowała parę rzeczy w plecak i wzięła rower i siostra jej się pyta, gdzie mama tak rano jedzie. To mama powiedziała, że ma tam coś do załatwienia i później pisała w pamiętniku, bo to jest napisane, że po prostu nie mogła im powiedzieć, bo gdyby im powiedziała, to by jej nie puścili i nie mogłaby. Więc po prostu zostawiła, chociaż to była siostra i siostra miała chyba troje dzieci. I przyjechała do Rochoszkiewiczów i oni oczywiście zaprosili ją do domu, byli bardzo gościnni i była tam chyba dwa dni i potem pan Chorążkiewicz pojechał z powrotem tutaj na rynek, przyjechał i wrócił, powiedział, pani Mario, co tam się działo? To było straszne, wysiedlenie było straszne. To znaczy zostało pobojowisko tutaj, dantejskie sceny. Dobrze, że pani tam nie była. Do dziś pamiętam, bo Goldbergowa u nas, nie wiem jak długo była, ale była w tej stodole. To myśmy się potem... I jak była likwidacja getta, to wtedy, bo ona zostawiła tych dwóch synów i męża w białej, a do nas, a u nas się schowała. I mój brat Felek przyjechał nocą wtedy, że getto likwidują i mąż, ja nie pamiętam jak on ma ją na imię, prosi, żeby ona wróciła. I ona właśnie wtedy, wiem, że te w nocy ja spałam, obudziła mnie jej wrzaski. I ona zaczęła, pamiętam to do dziś, i po co mi złoto, po co mi brylanty, jak moi... Wiem, że ona płakała, rzuciła mi tą srebrną popielniczkę, mówi, masz, może ci się przyda. Rzeczywiście kiedyś ją sprzedałam, akurat byłam, bo to też były tego. Także to do dziś powiedziałabym, słyszę jej krzyki. I po co mi złoto, po co mi wszystko? Mój pobyt mojej mamy u państwa Chorążkiewicz nie był taki, że ona tam przyszła i została na 2,5 roku, tylko że po prostu musiała w pewnym części się opuścić, dlatego że dochodziły słuchy, że chodzą partyzanci tak zwani, nie wiem, bandy, ale ewentualnie wróciła i została już u nich i na początku była w domu, ale to było za bardzo ryzykowne, a potem zbudowano taką jakby kryjówkę w stodole, tam gdzie siano jest. I mama tam spędziła 2,5 roku. Od października 42 do stycznia 45. Ojciec nie miał takiego szczęścia. Po prostu zdecydował się z grupą 12-11 Żydów, młodych mężczyzn, do których także należał mój wujek Leon Stubert i także Zygmunt Goldberg. Zygmunt był najmłodszy. Ojciec mój ukrywał się w lasach i na zewnątrz i trochę podchodził do stodu. Zimą pomagał mu Stefanek Obuchowski, to wiem na pewno, i wiele innych. Znałam dobrze Stefanka, okoliczny chłop, a bez niego by niemożliwe było przeżyć, bo po prostu im jedzenie. Wydaje mi się, że mieli jakieś pieniądze, na pewno, ale to i tak nie ma znaczenia. Ci ludzie pomagali im i utrzymywaliśmy kontakt z nimi do momentu wyjazdu. Chodzili po wsiach, w pola, w lesie, gdzie można było się chować. Ja myślę, Benek Goldberg pochodził ojciec był z Białej Rawskiej. Jeżeli nie, to z okolicy, ale tata mówił, że ojciec pochodził z bardzo bogatej rodziny i ojciec jego zostawił dużo pieniędzy, żeby pomagać ludziom we wsi tam, żeby Polacy pomogli utrzymać tego Benka. Ojciec Benka znał pana Eliasza i przywiózł go do niego, może być albo do niego, albo do brata, i Benek był w
większość czasu on był w tej wsi w Trubowicach. Chociaż ja słyszałam, że pan Eliasz nie ukrywał nikogo w domu u siebie. Jestem pewna, że tego nie było, ale pomagali. Pomagali w sensie, może można się tam było zatrzymać na dzień, albo oni byli jakby łącznikami i pomagali. Bo na przykład moja ciotka Bela Elstein, to jest matka Hanki i żona Leona, ona właściwie, ona nie pochodzi z Białej, ona jest ze Skierniewic i nie wiem w jaki sposób, ale właśnie Eliasz, on prawdopodobnie współdziałał z kimś i oni mieli jakąś siatkę, że pomagali. I on uratował Belę i ewentualnie Bela przyszła do Białej i ukrywała się z tą dwunastką i ewentualnie została żoną Leona, to jest moja ciotka. Mój ojciec, który mówił bardzo mało, ale wiedział wszystko, że właściwie on u siebie nie trzymał nikogo, ale absolutnie pomagał i on też pomagał, przerzucał pieniądze, żywność, no to się liczy wszystko. To jest prawda. Tam radio mieli w tej stodole, to myśmy się potem dowiedzieli. No zresztą Leon tak samo. Myśmy dla niego były bliższą rodziną niż jego siostry. Tak przynajmniej jego żona mówiła, ale chyba tak było. Na górze jak było zboże, kopnęło się zboże, czy brało się, a tam była skóra na przykład na buty. I ten Gitman to mówił tak, już nieraz chłop nie chciał go trzymać. On właściwie, jak gdyby mieli nieraz bazy, jak zmieniali. Ja naprawdę... To ukrywali przed nami też tego, to nie mówili tak. I on mówi, jak chłop zobaczy kawałek skóry na buty, to jeszcze go miesiąc podtrzyma. A to jakieś szalnówki były, jakieś tam materiały. No i już za to się utrzymywali. Ja dziś się dziwię, jak to było. Ja bym powiedział, że 90% to każdy coś tam pomógł Żydowi. Nawet 90. Niektórzy powiedzieli, uciekaj Żydzi, a nie to, że go tam prześladowali, że tego. Tylko bali się. Więcej się. Ale jak miał możliwość, to dał chleba, idź Żydzie, nie zawracaj głowy, bo podpadnę z tobą albo zginę przez ciebie. Ale tak to bym określił, bo popatrzeć było na ktoś, jak się męczy, biduje i jeść się mu chce, rzuca się na byle jakieś tego świństwo, co człowiek by nie wziął do ust, proszę pana, on się rzuca i je, to jak serce nie pozwalało na to Polakowi, żeby mu nie dać. To było bardzo z tego bolesne na to. I ja wątpię, że żeby powiedzieć, że tam 20, 30, czy tam nazwiska wymienić, to trzeba wszystkich wymienić, bo każdy coś pomógł. Być może, że te 10-20% tak bojaźliwych ludzi, że uciekaj Żydzie, bo ja nie chcę mieć z tobą nic wspólnego i nie chcę za ciebie odpowiadać. O, to tak bym określił. Ja panu powiem, że dużo Polaków uratowało, o czym nie są zapisani. Ja sama znam takich. No chociażby ten Wieteska pomógł. Kawał chłopa taki wielkiej potęgi. I on przytrzymał Żydówkę od początku do końca. Przechował Żydówkę. Miał komórkę taką tam przy domu. No później to wszystko było już wiadomo po wyzwoleniu. Bo gdzie ten Wieteska przytrzymał tą Rywcię? Ano. Były dwie kozy i te kozy w dzień stały na Rybci, a w nocy zdejmował, no to już się wybrał do domu jeść, karmił. A do końca ją przytrzymał.
Z około 1500 bialskich Żydów, którzy zamieszkiwali Białą Rawską przed wybuchem wojny, uratowało się 35 Żydów. Podczas tułaczki 12 z nich przebywało na terenie Generalnej Guberni w rejonach Białej Rawskiej, 22 osoby w Rosji, a jedna osoba, Herschel Artmann, przeżył obozy koncentracyjne. Mój tata, Heniek, był w obozach. W Treblince, w Majdanku, w Oświęcimie. Przeżył. To, co wiem, siostra ojca się też ocaliła po wojnie. Żyła w Polsce. A cała rodzina zginęła. W międzyczasie 12 Żydów z getta, w tym mój ojciec, Zygmunt Goldberg, ten późniejszy, bardzo znany producent filmowy, jeszcze paru znanych, Gitman Mogielnicki i Leon Stubert, było ich w sumie 12, postanowili uciec przed wywózką. I tak zrobili. Mój ojciec zostawił w getcie swoją żonę i dwoje dzieci. A wiedząc, co je czeka, ja nigdy absolutnie nie kwestionuję tego, dlatego że żeby kwestionować takie rzeczy, to trzeba być w takiej sytuacji. Wyszliśmy z getta o 4 rano, zostawiając swoich najdroższych, rodziny i dzieci. To jest jedyne, co kiedykolwiek mój ojciec powiedział na ten temat. Nigdy od niego nie słyszałam nic więcej i nie pytałam go się też. Po zakończonej wojnie w magistracie w Białej Rawskiej jeden z ocalałych, Leon Stubert, znajduje ponad 300 zdjęć legitymacyjnych należących do bialskich Żydów. Najprawdopodobniej wykonane one były jeszcze podczas okupacji przez hitlerowców w ramach aktualizacji. Były to karty rozpoznawcze, inaczej zwane Kenkartami. Na mocy dekretu gubernatora Hansa Franka od listopada 1939 roku władze okupacyjne przystąpiły do obowiązkowej wymiany dokumentów tożsamości dla wszystkich nieniemieckich obywateli Generalnego Gubernatorstwa, którzy ukończyli 15 rok życia. Obecnie kenkarty bialskich Żydów znajdują się w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. 25 października 2012 roku, na 70. rocznicę likwidacji bialskiego getta, do Białej Rawskiej przyjeżdża z całego świata grupa potomków ocalałych z zagłady. Córki, synowie, wnukowie. Potomkowie składali hołd swoim rodzinom w bialskim Kirkucie, jednocześnie dziękując tym, którzy ich ratowali, dla których życie innego człowieka nie było obojętne. Dzień 25 października przyjęto jako datę corocznych obchodów likwidacji bialskiego getta. And then in 1950, came to the United States, not speaking English, met my mother in 1952. My sister was born in 54 and I was born in 56. My father passed away in 1973. And we were living in Belgium as the U.S. ambassador of Belgium when we hooked up with Loka. And so to come back, I didn't even know until after my father died that his name was Gutman Mogilnitsky. He was Max Gutman when I was born, having gotten to the United States through a false passport in Danzig, and then never spoke about Białorawska, never spoke about any of those years. And I learned more through Lilka and some of the stories now. I'm Rosa Itzkovic. I'm a couple of Schmidt from home. I'm from Australia, and my father and Bronja and Alex's father, the family Kopperschmidt was born here, and
In 1929, they actually went to Lodz, and from Lodz they survived the war by going to Russia. After the war, we all went back to, or they went back to Poland, where I was born in Lodz, and we stayed in Poland in 1958, and subsequently went to Australia. We're living in Melbourne, and the rest is history. But my father always spoke very fondly, and it's an amazing experience to be here with all the descendants, with whom we all have a connection, a family connection. So it's really somewhere along the line, we're family. It's amazing. Jestem Frida Franciszka Markiewicz, wnuczka Frajdy Stubert i dziadka Abrahama Markiewicza z Białej. Z Goślinki. Z Goślinki, ale oni żyli tutaj po ślubie w Białej Radzkiej. Here I don't know them, I never saw them. By my heart, they are live here and we are here together. So it's wonderful. It's really wonderful that we came and we do this, we don't forget. Thank you. Well, this is my sister, that's my cousin. My father was born in Białorawska, and before the war they lived in Łódź. And he survived because at the beginning of the war they decided to go to the Soviet Union for a few weeks till the war would be over. when they came back to Białorawska, and those that stayed behind, nobody survived except two brothers who went to the Soviet Union. And I was born in Łódź after the war. And they talked about Białorawska, and I lived in Łódź for 10 years, but I was never taken here to see because it was too painful for them.